World League of Players and Audiogenics. Cześć, z tej strony Kuba Sierszuła, szerzej znany jako Kuba 808 Poland. Dzisiaj zabiorę Was na okrążenie wokół toru Sakhir, Bahrain International Circuit. Zaczynamy dość długą prostą, na której osiągamy prędkość około 320 km na godzinę. Mocne dohamowanie do zakrętu numer 1. Później dwójka po tarce, trójka też na tarkę chcemy wyjść. Kolejny DRS na dojeździe do zakrętu numer 4. Chcemy użyć jak największą ilość toru jest możliwa, blisko wierzchołka, wyrzucamy się na zewnętrzną, na tarkę nawet, później w sekwencji 5, 6, 7, wynosimy jak największą prędkość, później 8, tutaj trzeba zahamować dość mocno, bo to jest nawrót, wchodzimy jak najszybciej na gaz i dojeżdżamy do najtrudniejszego zakrętu na całym torze, 9, 10, bardzo podsterowny i ciężki do opanowania zakręt. Wychodzimy na kolejną prostą z DRS-em i w ten sposób dojeżdżamy do zakrętu numer 11, też około 300 km na godzinę, trochę ponad. Wchodzimy na czwórce, od razu zmieniamy na piątkę, żeby mieć lepszą trakcję. Przechodzimy do zakrętów 12-13. Szybkie zakręty bez odjęcia gazu, poza 13, gdzie hamujemy lekko. I tutaj wynosimy się na tarkę jak najbardziej, żeby zachować jak największą prędkość. Tutaj prosta dość długa bez DRS-u, rozpędzamy się też do około 300 km na godzinę. Ostatni zakręt, jak najszybciej na gaz. I to jest okrążenie wokół Sakhiru ze mną. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia na wyścigu.